Witam wszystkich, z tej strony Kołodron i zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Gothic. Moi drodzy, w tym odcinku wreszcie tutaj wstąpię do nowego obozu, ponieważ w zeszłym odcinku no nie chciałem tak pod koniec odcinka, wiecie, wbijać i przetoczyć, czy też przegadać 2-3 rozmowy i kończyć, więc tutaj na świeżutko sobie zaczniemy właśnie od wejścia do obozu. Na początek zagadamy sobie z tymi dwoma jegomościami, no i tak jak w poprzednich obozach, nazbieramy sobie questów, zdobędziemy doświadczenie, jakieś informacje, jakieś umiejętności, wiecie, wszystko po troszeczku i będziemy oczywiście dalej tam sobie progresować postać i nie tylko. Tak więc tu mamy strażników bramy dwóch. Ciekawe, cóż oni nam powiedzą. Co słychać? Nie najgorzej, ale nie mam już nic do palenia. Mam przy sobie trochę ziela. Chcesz? Jasne. A ty co, handlarz z obozu sekty, czy jak? No nie no, świetny interes zrobiłem. Dałem mu blancika i ani informacja, ani dziękuję, ani nic. Bez sensu, a ty? Ty masz blancika, się z kolegą nie podzielisz? Nie, ładnie. Dobra, skąd jarać? Cześć, jestem tu nowy. I co z tego? Zawsze to samo. Co robisz? A na co ci to wygląda? Palę. Ha. Jeśli myślisz, że dam ci się zaciągnąć, to się grubo mylisz. Nie będziesz próbował mnie zatrzymać? Nie zapytasz, czego tu szukam? Albo coś w tym rodzaju? A po cholerę mam sobie zawracać głowę. Zresztą ktoś taki jak ty nie narobi raczej wielkich szkód. Co słychać wewnątrz? To co zwykle. Ogólnie spokój. Od czasu do czasu jakaś drobna burda. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Okej, czyli ziołek ogólnie no nie przejmuje się tym, kto wchodzi albo kto tam wychodzi z obozu. Więc moi drodzy, na początku może zagadajmy z jakimś randomem, co on nam ciekawego powie. Wiecie, tam może przedstawi nam jakiś ogólny zarys obozu i tak dalej. Więc zagadajmy z tym ziomkiem. Co słychać? A czego chcesz? Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o waszym obozie. Najlepiej wejdź do środka i po prostu rozejrzyj się. Tak długo jak nie jesteś jednym z ludzi Gomera, nikt cię nie będzie zaczepiał. Inni nie powinni wiedzieć. Kto tu dowodzi? Lee jest szefem najemników. Jeśli o to ci chodzi. Ale ja nie jestem najemnikiem. Więc niech mnie szlak, jeśli pozwolę mu sobą pomiatać. Lepiej się do tego nie mieszać. Co muszę zrobić, żeby dołączyć do waszego obozu? Wyjdź na pole i pomóż przy zbieraniu ryżu. Ludzie zawsze gadają. Mam już dość tej paplaniny. No okej. Czyli tutaj panuje z tego, co powiedział ten szkodnik, taka samowolka. Czyli niby najemnicy podlegają pod niejakiego ziomeczka Lee, ale szkodnicy już się tym specjalnie przejmują i chyba robią sobie co chcą. Czyli wiecie, taka troszeczkę wolna Amerykanka tutaj, no ale niech tak będzie. No tutaj to jest być może norma, nie ma takiego porządku jak w starym obozie, ale wiadomo, że każdy obóz się w jakiś sposób tam różni. Tu ziomeczki zbierają chyba ten cały ryż czy coś. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? No, w sumie może być. Jasne, chętnie wam pomogę. Świetnie. Idź do ryżowego księcia. On da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. Czyli mamy po prostu roznieść wodę tutaj zbieraczom i to jest ten cały ryżowy książę. Siemano, gruby. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Przysyła mnie Lewus. Tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. Masz tu tuzin butelek. To jakieś 2 razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić je sprawiedliwie. Chyba 2 razy mniej niż liczba zbieraczy, nie? No ale mniejsza z tym. No dobra, moi drodzy, rozdajmy zbieraczom ryżu ich tamten, tą wodę i tyle. Być może wiecie co, jeszcze z tym pierwszym randomem zagadam sobie co tam w obozie. Też mi to nie zaszkodzi, on przecież reprezentuje inną kastę niż szkodnicy, więc może powie nam coś mniej, coś więcej. Jak się masz?
Harujemy tu do upadłego, żeby reszta miała co włożyć do garnka. Opowiedz mi o tym obozie. Obóz jest wypełniony po brzegi najgorszymi szumowinami. Moim zdaniem najemnicy powinni już dawno oczyścić to miejsce ze szkodników. Nie ma z nich żadnego pożytku, tylko same kłopoty. Kto pilnuje, by praca w polu przebiegała bez przeszkód? Wszyscy. W zasadzie powinien się tym zajmować ryżowy książę. Ale moim zdaniem ten człowiek umie tylko siedzieć w swojej norze i liczyć worki. W każdym razie to on i Homer zapoczątkowali to wszystko. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Piękne dzięki! Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. Okej, czyli tutaj zbieracze no nie przepadają za ryżowym książem, za ryżowym księciem i jego ekipą. Tu w ogóle jaki ładny strach. Tylko nie wiem, po co ten strach, jak tu żadnych ptaków nie ma. Może ich nie ma dlatego, że jest strach. Siema. Dobra, mniejsza z nim. Tu mamy kolejnego zbieracza. Jego już nie będę pytał o nic, tylko dam mu wodę. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. O, dzięki. Umieram z pragnienia. Dobra. Co tutaj mamy dalej? Kolejny zbieracz. Lecimy dalej z tematem. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Dobra, czyli już trzy osoby obdarowane wodą. Tu mamy Poka, ale tu jeszcze jeden zbieracz. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Cztery. Cześć, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna. Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco. Większość czasu spędzam tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. Może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj. Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki. Przez całe życie. Ale dla tego sukinsyna w koronie to nie był żaden argument. Przysyła mnie Lewus. Mam dla ciebie trochę wody. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Okej, czyli tutaj Pok trafił za niepłacenie podatków. No przykro troszeczkę. Wiecie, to jest też takie trochę dziwne, nie? Że do tej kolonii trafiają zarówno ci, co nie płacili podatków, jak i jacyś tam seryjni mordercy, czy jacyś inni tam zwyrodnialcy. Przegibane. Dobra, 5 już mamy. 6 teraz. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Okej, tu niech będzie 7. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Piękne dzięki. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. Okej, następny. 8. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. O, dzięki. Umieram z pragnienia. Ja wiem, moi drodzy, że to nie jest zbyt ciekawe, ale uwierzcie mi, że jest to jedyny taki quest w tym obozie, taki siermiężny, więc luz.
Czy mamy tu jeszcze jakiegoś imiennego? Mamy już 8 obdarowanych. Tu mamy samych zwykłych zbieraczy, więc tu z dołu już wszyscy, co mieli dostać, to dostali tam mniej więcej. No dobra, no to tutaj ty dostaniesz. 9. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Okej, okay, i teraz 10. Kto? Jest ktoś imienny? Nie ma. Jest Rufus, dobra, to on dostanie. Cześć, jestem tu nowy. Chciałbym się dowiedzieć, co się tu dzieje. Zapytaj kogoś innego, dobra? Ja tu tylko uprawiam ryż, na innych rzeczach się nie znam. Najchętniej powiedziałbym ryżowemu księciuniowi, żeby sam odwalał swoją brudną robotę. Skoro tak ci to nie odpowiada, dlaczego tu pracujesz? To się zdarzyło pierwszego dnia po moim przybyciu. Lewus, jeden z oprychów pracujących dla ryżowego księcia, podszedł do mnie i spytał, czy nie mógłbym im pomóc na polu. Powiedziałem jasne, w końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. Następnego dnia, kiedy ucinałem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział, chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co? Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku. Ale on miał to gdzieś. Złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Od tamtej pory codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty, dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. To banda morderców. Lepiej trzymaj się od nich z daleka. Kim jest ryżowy książę? Był jednym z pierwszych ludzi, którzy tutaj trafili. Pomagał w zakładaniu obozu i rozpoczął uprawę ryżu. Dziś jedyne, co robi, to obnosi swoje brzuszysko po magazynie. Tłusty wieprz. Przysyła mnie Lewus. Przynoszę ci wodę. Dzięki, stary. W gębie mi już zaschło. Okej, z tego, co powiedział nam Rufus, to po prostu, no, ryżowy książę, jego ekipa to banda zwykłych oprychów. Tak więc coś mi się wydaje, że trzeba się będzie z nimi rozprawić, ale to oczywiście wszystko w swoim czasie. Wiecie co, może tutaj wejdziemy na górę jeszcze do tych zbieraczy, pozostały mi dwie butelczyny do rozdania. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Okej, okay, i teraz, moi drodzy, tutaj mamy ostatniego, tego ziomeczka. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Spokojnie, jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Dobre pytanie. Przemyślę to sobie. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem wam wodę. Dzięki, kolego. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. Okej, moi drodzy, do pana Horacego jeszcze sobie wrócimy, bo on może nam dać fajny bonus do siły, ale to wszystko w swoim czasie. No i chyba teraz trzeba zagadać z Lewusem, nie? Hej ty! Dobra robota! Może będą z ciebie ludzie.
Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty. Okej, moi drodzy, i teraz za każdym razem, kiedy będziemy przechodzić koło Lewusa, on nas będzie zaczepiał, żebyśmy rozdawali wodę zbieraczom. Ja oczywiście w miarę jak się wykokrzę, to będę chciał ich tam wyklepać, ale to oczywiście w swoim czasie. Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Li. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. Macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Co za koleś. O, widać, że tu wszyscy jednakowo szanują króla. Co za typ, nie? Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć wielką górę rudy, co? Na środku jaskini jest dziura. Tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Co słychać w obozie? Krety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. Uważaj na siebie. Okej, ja już Jarvisa lubię. Jarvis jest spoko ziomek. I wiecie co, zagadamy jeszcze przy okazji z tym randomowym najemnikiem, bo to już jest chyba najwyższa kasta tutaj. Największe penery to chyba najemnicy. Jak leci? Jak zwykle. Pilnujemy, żeby nikt nie zbliżył się do magów ani do rudy. Co możesz mi opowiedzieć o tym obozie? Uważaj na siebie. W obozie aż roi się od morderców i rabusiów. Mamy tutaj kilka niepisanych praw. Pierwsze. Tylko najemnicy mogą wchodzić do strefy magów. Drugie. Zanim zbliżysz się do kopca rudy, wykop sobie wygodny grób. Trzecie, nie pokazuj się w knajpie na jeziorze. Widzisz? To jest lokal szkodników. A oni nie lubią, jak pokazują się tam żółtodzioby, takie jak ty. Kto tu dowodzi? Wszyscy najemnicy słuchają Li. Szef zawarł umowę z magami. My ich ochraniamy, a oni pomogą nam stąd zwiać. A więc w rzeczywistości rządzą tu magowie? Nie. Obozem nikt tak naprawdę nie rządzi. Większość z mieszkających tu ludzi nie chciała bądź nie mogła mieszkać w starym obozie. Każdy dba tu o własny interes. Zgadzamy się tylko co do jednego. Lepiej już usypać z rudy wielki kopiec i wysadzić go w powietrze, niż wchodzić w układy z królem. Niech mu ziemia ciężką będzie. Nie przydałby się wam dodatkowy człowiek? Li nie przyjmuje ludzi, którzy nie spędzili tu kilku lat i nie mają dużego doświadczenia. Jeśli chcesz zostać w obozie, musisz najpierw postawić się szkodnikom. No, okej, czyli jakby nie patrzeć, tutaj wszyscy są bardzo mocno nastawieni przeciwko królowi. No i tutaj mają srogi plan, żeby nazbierać jak największą ilość rudy i wysadzić całą barierę w powietrze. No, grubo. Okej, ale tutaj mamy kolejnego ziomeczka, nijakiego Homera. Gdzie masz swoją lutnię, Homerze? Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty.
Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Mhm. No dobra. I tu jest chyba ta karczma, do której mieliśmy nie włazić, ale my oczywiście pójdziemy. Cyk. Cyk. A dokąd to się wybieramy? No, do środka? Nie żartuj. Silas wpuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. Jestem kretem i chcę się napić. Nie wyglądasz mi na kreta. Tak łatwo się tu nie dostaniesz, chłopcze. Może parę bryłek rudy załatwi sprawę. Parę? To znaczy ile? 5 dyszek? Co byś powiedział na 50 bryłek? To jakaś połowa tego, co w tych stronach nazywamy paroma bryłkami. Tylko zachowaj to dla siebie. No nie, no to wykidajło, sorry, ale nie. No dobra, czyli wchodzimy w głąb. Matko, co za bugi. W głąb obozu. Pogadamy może... tu mamy jakiegoś przedstawiciela sekty. Więc może z nim? Siema, Balkagan. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy bractwem śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Balkagan. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie. Dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Bal Isidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży ziela. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom bractwa. Ale mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala Isidro. Wysłałem wiadomość do Cor Caloma. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami śniącego. Albo mogę pomóc ci zostać jednym z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuję dobre kontakty z Cor Calomem i Bal Tajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Wreszcie mogę ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. 100 bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? Dobrze, daj mi to ziele. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, by ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę uznam za nieważną. Oczywiście. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Jak sobie życzysz. Ty masz tylko ziółko. Dobra. No to lecimy dalej. Z tematem. A dokąd to się wybieramy? A gdzie mogę pójść? Do Laresa. Chcę porozmawiać z Laresem. Ale Lares raczej nie będzie chciał rozmawiać z tobą. To już mój problem. Jak sobie chcesz. Dokąd się wybierasz? Chcę się zobaczyć z Laresem. Szef jest u siebie. Ale trzeba mieć niezły powód, żeby mu przeszkodzić.
przysyła mnie Mordrak. Mordrak już dawno tu nie zaglądał. Pewnie przeszedł na stronę starego obozu. To on mnie do was przyprowadził. Mordrak wrócił? Jakbyś go jeszcze spotkał, powiedz mu, że Lares chce się z nim widzieć. Mordrak dał mi coś dla Laresa. Co takiego? Pierścień. Założę się, że bardzo cenny. Dobra, możesz się zobaczyć z szefem. Okej. No, gdzie ty? No, co tu się robi? Serio nie pogadam z nim? Chcę do was dołączyć. Tak? A co takiego możesz nam zaoferować? Przysyła mnie Mordrak. Mam dla ciebie pierścień. Cenna błyskotka. To taki zwyczaj. Część łupu oddaje się szefowi bandy. Ale skoro powierzył ci ten pierścień, musi mieć o tobie wysokie mniemanie. Chcę, żebyś poszedł do niego i przekazał mu wiadomość ode mnie. Powiedz mu, że potrzebuje kogoś w obozie na bagnie. Bractwo planuje coś dużego, a ja chcę wiedzieć, co się tam będzie działo. Czekajcie, zmienimy sobie kamerkę, co? No przestań chlać. To co mam zrobić, żeby cię przekonać? Pewien człowiek z sekty, niejaki Bal Isidro, ma przy sobie ziele warte co najmniej 400 bryłek rudy. Chcę, żebyś mi je przyniósł. Jak tego dokonasz, to już twoja sprawa. Skoro masz już ziele, chcę, żebyś je sprzedał. Przynieś mi 400 bryłek rudy. Wtedy wrócimy do twojego członkostwa w mojej bandzie. Mhm. Gdzie mogę się tu czegoś nauczyć? Na przykład u mnie. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć twoją siłę i zręczność. Spoko. No dobra, to polecimy dalej z tematem, bo tu będziemy musieli rozdać te prezenty od Bala Kagana, ale to oczywiście później, najpierw sobie pogadamy jeszcze. Na przykład tu nie ma z... Hej, ty! Co? Ja? Tak, chodź no tutaj. Co ty ode mnie chcesz? Czego ode mnie chcesz? Jesteś tu nowy, co? Od razu zauważyłem. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. Mógłbym ci pokazać, co w trawie piszczy. Przede wszystkim musisz uważać, z kim rozmawiasz. Widzisz tego faceta tam, przy ognisku? To bacz, strzeż się go. A co z nim jest nie tak? Ma paskudny nawyk napadania nowoprzybyłych. Na twoim miejscu unikałbym go jak ognia. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy. A co chcesz wiedzieć? On ma te umiejętności złodziejskie do nauki, dobra. Czyli wiecie co, ja może sobie pójdę górą tu. Będzie bezpieczniej. Zobaczymy kto tam... Co tam do mnie zagada? To jest Szarki, siema. Cześć, jak leci? Chcesz coś kupić? Przydałoby mi się kilka drobiazgów. O, masz rudę, to później sobie ją wymienię. Gites. Dobra, czyli tu mamy handlarza. To polecimy dalej. Ja i tak wszystkich nie obgadam w tym odcinku, ale mniejsza. Tu same szkodniki, nic specjalnego. Wiesz co, poruszasz się tak jakoś sztywno, mógłbym ci pomóc. Mogę ci pokazać, jak należy balansować ciałem. Nauczę cię akrobatyki. Na razie podziękuję. Mamy tu kogoś na górze? Chyba nie. To zejdźmy niżej. Mamy wilka. Gdzie mogę kupić jakiś łuk? Trafiłeś pod właściwy adres. Mam tu dobry towar za bardzo przystępne ceny. Kim jesteś? Jestem płatnerzem. Mówią na mnie wilk. Chciałbym nauczyć się strzelać z łuku. Cóż, mógłbym cię nauczyć, ale to będzie kosztować. Ja też muszę jeść, no nie?
Ile? 50 bryłek. Bez targowania. Okej, czy można złożyć łucznictwa? Potrzebuję lepszej zbroi. Nie mogę ci nic sprzedać. Lares zabiłby mnie, gdyby dowiedział się, że sprzedaję zbroję obcym. Jak mogę zdobyć futra albo skórę? Przy drodze do nowego obozu kręci się Aidan. On może cię nauczyć, jak ściągać skórę ze zwierząt. Radford i Drax polują zwykle na północ od starego obozu, na drodze do miejsca wymiany. Zajmujesz się czymś jeszcze? Skupuję skóry i futra od myśliwych. Gdybyś miał kiedyś taki towar na zbyciu, zgłoś się do mnie. Tu masz krwiopijcy, troszkę jedzonka, okej. Moi drodzy, słuchajcie, ja będę musiał kończyć odcinek, bo zapomniałem niestety oczyścić troszeczkę dysk. Boję się, że może mi miejsca zabraknąć. Więc moi drodzy, bez gadania po prostu resztę dialogów z ludźmi z nowego obozu obczajmy sobie w odcinku następnym. Przepraszam za takie szybkie cięcie, no ale czasami tak się zdarza. Okejka, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!